Sieć szpitali to nowy pomysł rządu na poprawę sytuacji w służbie zdrowia. O tym, na czym on ma polegać i czy świecki szpital ma szansę zakwalifikować się do nowo powstałej siatki lecznic, pytamy wicestarostę Barbarę Studzińską. Sieć szpitali zgodnie z projektem ustawy ma polegać na tym, że dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będzie kwalifikował szpitale do tak zwanej sieci według określonych profili. Nasz szpital w Świeciu, zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, będzie się mieścił w pierwszym profilu. Proszę powiedzieć, czy nasz szpital ma właśnie szansę, by zakwalifikować się do tej sieci szpitali? Jak najbardziej tak. Spełniamy wszystkie warunki i po analizie, którą dokonałam wspólnie z prezesem naszego szpitala, uznaliśmy, że w zasadzie wszystkie nasze oddziały mają szansę zakwalifikować się do sieci szpitali. I poza oddziałem udarowym, który najprawdopodobniej będzie musiał startować w konkursie. Reforma prawdopodobnie wejdzie w życie jesienią. Co zmieni się w funkcjonowaniu naszego szpitala, gdyby on został zakwalifikowany do proponowanej przez rząd sieci? W zasadzie nic się nie zmieni, ponieważ tak jak świadczył usługi w takim zakresie, one będą nadal. Z tym, że jeżeli wierzyć zapisom pana ministra i w ogóle intencjom całej ustawy, to powinno być lepiej, ponieważ poszczególne oddziały będą miały ryczałt, finansowanie w postaci ryczałtu na okres jednego roku, zakwalifikowanie do sieci będzie na 4 lata. Jest zapowiedź, że mają się zmniejszyć kolejki, więc jeżeli to się stanie wszystko faktem, to po prostu będzie lepiej. Jak będzie w rzeczywistości, to się przekonamy, ale intencje są takie, że oddziały mają mieć finansowanie w formie ryczałtu, czyli budżetu rocznego, i że mają się zmniejszyć kolejki. Od kiedy możemy spodziewać się wprowadzenia tej sieci szpitali? Do kiedy będzie trzeba składać wnioski, by móc się do tej sieci szpitali zakwalifikować? Zgodnie z zapisami projektowanej ustawy, cały ten nowy system ma wejść w życie 1 października bieżącego roku. Natomiast do 27 marca dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział Bydgoszczy, ma zakwalifikować szpitale na terenie naszego województwa do tak zwanej sieci. Będzie to opublikowane. Potem do 30 czerwca mają być zawarte umowy z tymi szpitalami i z poszczególnymi oddziałami, a od 1 października bieżącego roku ma to wejść w życie.